Drodzy parafianie i goście, mieszkańcy Pierwoszyna, Mechelinek, Mostów, a także Kosakowa, Rewy, wszyscy, którzy odwiedzacie nasz kościół parafialny, naszą parafię, a także naszą stronę internetową. Po okresie Adwentu, który przygotował nas do świąt Bożego Narodzenia, wchodzimy w ten niezwykły świąteczny nastrój, aby przeżywać tajemnicę Bożego przyjścia na świat. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Tak pisał Rasprowicz. Niech świętowanie Narodzenia Pańskiego, tak inne w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, wnosi w nasze serca otuchę i nadzieję, że Bóg obdarzy nas niezmierzonym dobrem. Chrystus, przychodząc na świat jako małe dziecię w ubóstwie stajni betlejemskiej, obdarza nas swoją miłością. Przed Nim nie musimy kryć się za żadnymi maskami. Uczy nas bowiem, jak tą miłością dzielić się z innymi, jak chlebem, jak opłatkiem. Zasiadając przy wigilijnym stole, patrząc na tradycyjne, puste nakrycia, pamiętajmy też o tych, których zabrakło pośród nas. Otoczmy ich naszą modlitwą, naszym dobrym wspomnieniem. Kochani, przede wszystkim serdecznie Was witam i cieszę się, że możemy stanowić wspólną rodzinę parafialną tu w Pierwoszynie z okazji tych świąt Bożego Narodzenia. Pragnę Wam złożyć przede wszystkim życzenia pokoju, tego pokoju w sercu, aby Boża Dziecina przynosiła ten pokój w naszych rodzinach, w naszej parafii, abyśmy mogli cieszyć się Jego obecnością, Jego darami, przede wszystkim Jego miłością. Niech ta miłość dociera do naszych serc, niech ta miłość sprawia, że będziemy bliżej siebie, bliżej też naszej parafii, która przecież jest piękna i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście tworzymy tą wspólnotę rodzinną, parafialną, wtedy możemy cieszyć się i sobą nawzajem, ale także i Bogiem w naszych sercach. Niech te święta będą wypełnione nie tylko Bożą łaską, ale przede wszystkim taką radością. Tej radości trochę ostatnio brakuje, bo dużo zmagań czy z chorobą, ale Boża Dziecina daje tą radość i daje tą nadzieję. Życzę Wam z okazji Nowego Roku wszelkiej pomyślności, aby ten rok był pomyślny, żeby był lepszy od poprzedniego, abyśmy wszyscy żyli w zdrowiu, radości, wzajemnej miłości i pokoju. Wszystkiego dobrego. Ten czas, kiedy brakuje nam spotkań, wykorzystujemy również po to, aby przygotowywać nowe miejsca. Mamy w planie organizację biura parafialnego, przygotowanie salki młodzieżowej, a także przyszłej kaplicy, która będzie służyła celom duszpasterskim. Każdego dnia dzięki życzliwości parafian, dzięki Waszej życzliwości udaje nam się z pracami posuwać do przodu. Staramy się na bieżąco umieszczać zdjęcia z tych prac na stronie internetowej, ale jeżeli jest ktoś chętny, aby przyjść i zobaczyć, jak prace posuwają się do przodu, serdecznie zapraszamy, a my zapewniamy, że przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa będzie można obejrzeć kolejne salki parafialne. Wierzymy, że te święta, które są wyjątkowe i które na pewno zapadną w naszą pamięć, będą dla wszystkich okazją do jednoczenia, okazywania sobie życzliwości, miłości, a także do odkrywania Boga, który przecież przyszedł po to, aby zagościć w każdym naszym domu.